akademickie rytmy. Już prawie 7 minut po godzinie 11. Artur Pieczarka, witam serdecznie w kolejnych akademickich rytmach w programie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie na 103.6 FM w Radiu Nysa. Dzisiaj, drodzy Państwo, będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie wewnętrznym, studiach w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej, ale też o absolwentach tego kierunku. Zazwyczaj bardzo zachęcamy tutaj w programie, opowiadamy ciekawe historie. Dzisiaj tych historii będzie pięknych, w jaki sposób studenci dzisiaj już absolwenci trafili na studia do Nysy, będzie wiele. Pierwszy raz w studiu Radia Nysa w akademickich rytmach gościmy absolwentów w kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, którzy na pewno opowiedzą, podzielą się z nami swoimi opiniami, ocenami i wspomnieniami ze studiów w Nysie, no i opowiedzą nam, czym się dzisiaj zajmują, ale może przedstawimy wszystkich gości po kolei. Są wykładowcy kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, PWSZ w Nysie, pan Józef Barcik, wykładowca. Dzień dobry Państwu, witam radiosłuchaczy. Przypomnę także bardzo znany były komendant powiatowy Policji w Nysie. Jest z nami także pan Dariusz Bednarz, również wykładowca na kierunku. Witam serdecznie, pozdrawiam wszystkich. Również były wieloletni policjant Komendy Powiatowej Policji w Nysie z pionu kryminalnego. No i są absolwenci, tak jak powiedziałem, pierwszy raz absolwenci dzisiaj w programie Akademickie Rytmy. Pani Dorota Sosulska. Witam wszystkich radiosłuchaczy. Absolwentka kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, a dzisiaj, drodzy Państwo, stanowisko do spraw obronnych i zarządzania kryzysowego Urząd Miejski w Korfantowie, ale to nie wszystko. Pani Dorota to także sołtyska Włodar, no i jeszcze gospodarz Ochotniczej Straży Pożarnej we Włodarach, czyli tutaj rzeczywiście po studiach niesamowite osiągnięcia i zajęcia, o których będziemy rozmawiać. Miło Panią powitać. Są z nami także pani Lilia Bakalarczyk. Witam serdecznie Państwa. Absolwentka studiów pierwszego stopnia licencjatu, ale teraz obecnie studentka studiów magisterskich na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. Tak, tak, tak. Można, szanowni Państwo, studiować w Nysie, otrzymać tytuł magistra, a potem w łatwy sposób znaleźć pracę. Pani Lilia pochodzi z Ukrainy. Piękna historia, o której dzisiaj opowiemy, jak znalazła się pani Lilia w Nysie. Są z nami także pani Janina Rutkowska. Dzień dobry, witam wszystkich. Także absolwentka kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, ale dzisiaj, drodzy Państwo, także policjantka ruchu drogowego w Nysie, również komenda powiatowa Policji w Nysie. Panią Janinę można spotkać na terenie powiatu nyskiego. Nie wiem, czy pani jest surową policjantką, czy łagodną, no porozmawiamy o tym też. Jest z nami również pan Radosław Nowak, również policjant ruchu drogowego, komenda powiatowa Policji w Nysie. Witam serdecznie, dzień dobry. No i absolwent kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, również pan Radosław. Ciekawa historia studiów i potem życia osobistego w Nysie, kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. Ale o tym za kilka chwil, natomiast zaczniemy od waszego tu pytania do pana Józefa i pana Dariusza. Oto pierwsze miejsce. Przyjechaliście z Opola z pucharem komendanta wojewódzkiego Policji, czyli na tarczy przyjechaliście. Puchar przekazany rektorowi Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, panu profesorowi Przemysławowi Malinowskiemu. Co to była za impreza, co to były za zawody, panie Dariuszu? Więc dotyczyło to turnieju organizowanego, jak pan redaktor powiedział, przez Komendę Wojewódzką Policji w Opolu, którzy wpadli na pomysł, żeby stworzyć cykliczną imprezę kierunkowaną do uczelni wyższych, bo czynią to już z dużym sukcesem w szkołach średnich, ale pierwszy raz się to odbyło z ukłonem do uczelni wyższych. Tytuł mówi za siebie tej imprezy: sprawdź się jako kandydat do policji. Więc fakt, że dosyć późno dostaliśmy zaproszenie na tą imprezę, to był koniec grudnia i okres ciężki, bo i święta, i rozjazd studentów, trzeba było zmontować 5-osobową ekipę, która uczestniczyła w turnieju złożonym z 3 etapów. Pierwszy etap test sprawnościowy, taki sam, który jest przeprowadzany w
przy przyjęciu kandydatów do policji. Drugi test z ratownictwa, zadanie dla grupy, która losowała jakieś zdarzenie fikcyjne i miała przeprowadzić czynności ratownicze. I w końcu test indywidualny z wiedzy o społeczeństwie, aktualnej sytuacji w Polsce. To wszystko spowodowało, że przy punktacji jako jedyni otrzymaliśmy powyżej 400 punktów, zdobywając pierwsze miejsce. Że byliśmy jedyną przyjezdną drużyną, pokonaliśmy wszystkie cztery dodatkowo, które przystąpiły uczelnie opolskie. To była Szkoła Medyczna Wyższa, Bankowa Wyższa, Uniwersytet Opolski i Politechnika Opolska. No, na szczęście nasi studenci okazali się bezkonkurencyjni. Tutaj też duże podziękowania dla pana Romana Palacza i rektora uczelni, którzy dali mi możliwość przygotowania grupy do tego wydarzenia, przede wszystkim udostępniając sprzęt, salę sportową, sprzęt sportowy, i dzięki temu zaangażowaniu, zgraniu grupy naprawdę wróciliśmy z tarczą. Studenci na pewno zadowoleni. Panie Józefie, tutaj pytanie do pana Józefa Barcika. Takie turnieje organizowane przez policję też, jaki mają cel, charakter tu skierowany do młodzieży? Jaki jest cel tych turniejów? No, przede wszystkim mają na celu podniesienie umiejętności i sprawności tych osób, które w takich turniejach uczestniczą. Ten turniej, w którym uczestniczyliśmy, który wygraliśmy, właśnie pokazał, że no, nasi studenci są i sprawni, i dysponują wiedzą, prawda, i potrafią też udzielać pierwszej pomocy, i to w dosyć szerokim zakresie. Zresztą taki jest w tej chwili, powinien być współczesny policjant, co pewno obecni tutaj, prawda, pani Jasia i pan Radek potwierdzą, prawda, że no, takie umiejętności wymaga się tej chwili od policjanta. Na bezpieczeństwie zależy nam wszystkim i wszyscy, no, w związku z tym powinniśmy czuć się jeszcze bardziej bezpiecznie, jeżeli takich policjantów mamy na ulicy. Mamy nadzieję, bo takie zapowiedzi są organizatorów tego turnieju, że ten turniej będzie cykliczny, że prawdopodobnie w następnym roku również taki turniej będzie organizowany. Nie można wykluczyć, że miejscem jego może być Nysa, prawda? Przy udziale oczywiście Komendy Wojewódzkiej, ale może być Nysa jako pierwszy zwycięzca takiego turnieju, obrońca. Zwłaszcza, że mamy tytuł, ale puchar nie jest przechodni. W każdym razie, przynajmniej na razie takiej informacji nie ma, także nam puchar w razie czego odpukać nie zabiorą, ale myślę, ale że będziecie bronili tytułu. Będziemy się starać, żeby, mając teraz już jeszcze doświadczenie, prawda, już próbować, prawda, jeszcze ten sukces, prawda, ponowić. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy tego zwycięstwa, a teraz przypomnę, że pierwszy raz w Akademickich Rytmach gościń ma absolwentów, w tym przypadku kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne. No i chciałbym wszystkich absolwentów zapytać o wybór kierunku, dlaczego wybrali właśnie studia w Nysie. To bezpieczeństwo wewnętrzne. Może na początek od pani Lilii Bakalarczyk rozpoczniemy. Pani przyjechała do nas z Ukrainy. Jak to się stało, że pani właśnie wybrała studia w Nysie? Zgadza się. Pochodzę z miasta Kołomyi, które jest miastem partnerskim dla Nysy. I w ramach właśnie programu studenckiego udało się dostać tutaj na studia do Nysy. Bezpieczeństwo wewnętrzne jest kierunkiem bardzo ciekawym, dlatego że łączy w sobie podstawy na przykład prawa karnego, prawa administracyjnego, również podstawy zarządzania, więc jest to kierunek, który umożliwia poznanie różnych dziedzin z każdej strony, co jest bardzo przydatne, jeżeli chodzi na przykład później o wybór pracy. Czyli tutaj współpraca miast partnerskich jak najbardziej przyczyniła się do tego, że pani Nysę znalazła. Natomiast pani Janina Rutkowska, dzisiaj przypomnę, policjantka ruchu drogowego w Nysie. Pani przyjechała studiować z Dolnego Śląska, z gminy Ziębice. Tak, potwierdzam. Swoją przygodę z policją, mogę tak to nazwać, zaczęłam, gdy rozpoczęłam liceum ogólnokształcące o profilu policyjno-prawnym. Tak więc tam już miałam taką małą namiastkę tego, co może być później. A Nysa w sumie zaczęło się od mojej przygody z koszykówką, ponieważ poznałam trenera Adama Wronę, do którego uczęszczałam na zajęcia sportowe. I to w sumie on też tak się przyczynił do tego, że wybrałam właśnie kierunek miasto Nysę, a kierunek ze względu na wcześniejsze liceum, które ukończyłam.
co było po studiach, to też jeszcze do tego wrócimy. Pani Dorota Sosulska, pani przyjechała do nas z Korfantowa, czyli powiat Nyski. Dlaczego bezpieczeństwo wewnętrzne akurat w pani przypadku? Zainteresowania, jakieś tradycje rodzinne często tutaj podkreślają młodzi ludzie. Ja tu lekko poprawię, przyjechałam z gminy Korfantów, z sołectwa z Włodar, z miejscowości Włodary. Tak. Przygody ogólnie ze studiami w kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, no namiastka tego i pomysł na akurat te studia pojawiło się ze względu na to, że już w gimnazjum chciałam być policjantką. I tak marzyłam o tym, żeby być policjantką, więc liceum się kończyło i należało wybrać te studia, no ale się okazało, że jednak jestem pracownikiem urzędu. Pięknie. Ale w zakresie bezpieczeństwa. W zakresie bezpieczeństwa, przypomnijmy, stanowisko do spraw obronnych i zarządzania kryzysowego Urzędu Miejskiego w Korfantowie. No i pan Radosław Nowak, też policjant dzisiaj ruchu drogowego Komendy Powiatowej Policji w Nysie. Pan z Nysy pochodzi, czy? Tak, Nysa. Z Nysy, rodowity nysanin. Ja tak jak poprzedniczka moja, koleżanka Dorota, również, że tak powiem, z podwórka wielu kolegów chciało być strażakami, ja natomiast chciałem być policjantem. Zawsze chciałem być policjantem. No i tak po prostu wyszło. Studia pod tym kierunkiem. Kierunkowałem się już tutaj właśnie na studiach, pod ten zawód. No i się udało. I jest. Dowiadujemy się, gdzie obecnie pracują absolwenci kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie. Pani Lilia Bakalarczyk opowiedziała nam o tym, iż przebyła z Ukrainy, z Kołomyi do Nysy. Jest pani absolwentką tych studiów pierwszego stopnia, ale teraz pani też studiuje drugi stopień, czyli studia już magisterskie, czyli dokładnie, pozostała w trakcie, pani tak, jestem w trakcie studiów magisterskich, też na Wydziale Bezpieczeństwa Wewnętrznego, także też już. Ale też związała pani życie chyba już z Nysą, czy możemy o to zapytać? Tak, tak. Bo to są tak. Takie piękne historie, że pani nie tylko przyjechała z Kołomyi, ale tak chyba zostanie pani z nami na dłużej albo na zawsze. Myślę, że tak. Nie planujemy na razie przeprowadzki, dlatego że też właśnie się złożyła, że w trakcie studiów udało się dostać na praktyki studenckie do Komendy Powiatowej Policji tu w Nysie. No i tu poznałam właśnie swojego męża. Obecnie też jestem na urlopie macierzyńskim, tak jak mamy córeczkę. Piękna historia. Złożyło się. Obiecałem, że będą dzisiaj piękne historie. Że mąż jest policjantem. Też policjantem. Policjantem. Pani Janina Rutkowska, przypomnę, policjantka ruchu drogowego w Nysie, pochodzi z miejscowości Starczówek, gmina Ziębice, Dolny Śląsk, ale pani też już chyba osiedliła się w Nysie i mieszka pani w Nysie teraz? Czy? Tak, jak najbardziej. Na studiach wynajmowałam oczywiście tutaj mieszkanie, ale życie się tak potoczyło, że zakupiłam swoje. Nie mam daleko do pracy, tak więc na nóżkach sobie przychodzę codziennie. Tak więc czyli tutaj polecam zawodowo jak pani związana już i rodzinnie tak. Zawodowo jak najbardziej. Pan Radosław Nowak, również policjant ruchu drogowego Komendy Powiatowej Policji w Nysie. No i też słyszałem tutaj od pana Dariusza, że też mąż policjantki i jeszcze absolwentki kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. Czy to tak prawda? Jest. Tak, zgadza się. Żona również studiowała ten kierunek, jest również absolwentką tego instytutu już teraz. Poznaliśmy się przed policją, razem startowaliśmy, razem przeszliśmy wszystkie te etapy, wszystkie testy zdaliśmy. Ale poznaliście się na studiach, czy już po? Jak to było? Jeżeli można zdradzić publicznie. Poznaliśmy się po studiach, w naszej wspólnej, późniejszej pracy. No i zdecydowaliśmy, że po prostu startujemy, próbujemy do tej policji. Także przez wszystkie etapy, tak jak mówiłem, przeszliśmy razem, wspólnie. No i jesteśmy w tej policji. Pan Józef Barcik, wykładowca kierunku bezpieczeństwa wewnętrzne, wieloletni komendant powiatowy Policji w Nysie. Panie Józefie, czy wiele jest takich historii policyjnych, że Nysa, miasto, powiązała ludzi? Pan wiele lat pracował w komendzie, jak to jest? No, z całą pewnością, bo nie tylko w komendzie powiatowej pracują ludzie urodzeni w Nysie, czy też którzy gdzieś tam dzieciństwo do Nysie przeprowadzili. Ale pan też jest podobny. Którzy no, z różnych względów do tej Nysy zawitali. No, tutaj kolega podpowiada, że ja jestem przykładem, bo faktycznie pochodzę spod Żywca. Życie mnie tutaj przesunęło na zachód poprzez moją przyszłą żonę, prawda? No i tak się złożyło, że na długo już osiadłem w Nysie.
Mamy także z nami tutaj panią Dorotę Sosulską, która jest urzędnikiem w Urzędzie Miejskim w Korfantowie od tych spraw obronnych, zarządzania, ale też jest pani sołtyską Włodar, czyli pani intensywnie działa na rzecz społeczności lokalnej, no i też gospodarzem OSP Włodary, to taka funkcja, tak? Gospodarz. Tak, jestem członkiem zarządu, który się akurat nazywa gospodarz, czyli odpowiadam za mienie, które się znajduje w jednostce. A sołtysem jestem. Wybrano panią. Tak, wybrano mnie. Akurat pierwszy rok, w marcu będzie pierwszy rok. Mogę się pochwalić, że miałam 100% poparcia, jeżeli chodzi o mieszkańców. No, ale też był spowodowany tym, że moja kandydatura była tak mocną osobą, że po prostu nie miałam żadnego kontrkandydata. No i teraz taka tendencja jednak do wybierania młodych, dynamicznych osób na stanowisko sołtysa. Pan Dariusz Bernesz chciał dodać. Ja tu chciałem się też jeszcze włączyć do dyskusji krótko, z uwagi jak się przysłuchuję właśnie naszym absolwentom, bo tu jest przykład na to, że ludzie niezwiązani z Nysą wcześniej w Nysie zostają. Ja się odnoszę tak właśnie, bo ostatnio w jakimś nyskim periodyku przeczytałem tytuł na pierwszej stronie: dramat Nysy, ludzie uciekają. To są tylko nieliczne przykłady tego, jak na przykład sam PWSZ wpływa na to, że ludzie z Nysą wręcz się wiążą i tutaj zostają. Ja tych przykładów mógłbym mnożyć. To tylko mi przez myśl przychodzi na przykład poznane wcześniej małżeństwo z pani z dietetyki, pan z jazzu, jeden ze Zgorzelca, drugi z Cieszyna, są w Nysie, mieszkają w Nysie, pracę obydwoje otrzymali w Nysie. Na samym bezpieczeństwie pani Karolina, to tutaj kiwa mi pan Barcik, że to wszystko prawda, pozdrawiam. Ona tu była kiedyś też na audycji ze swoim synkiem Mikołajem. Czyli nie dość, że zostają, to jeszcze pomnażają nasze dzieciątka, które tu w Nysie zostają. Faktem jest, że urodzeń jest mniej. To może jest powodem, że liczba mieszkańców Nysy Ale pani Lilia została. Natomiast tutaj na pewno stąd nie uciekają, tylko ludzie przyjeżdżają, zostają, a PWSZ temu sprzyja. Temu porozmawiamy po wiadomościach w Radiu Nysa, który już za około 4 minuty, w ogóle o kształceniu na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. Być może słuchają nas w tej chwili maturzyści, ale także rodzice, dziadkowie, babcie. Może jeszcze namówimy w jakiś sposób do studiowania w nyskiej uczelni, bo państwa historie są niezwykle piękne, wzruszające. Chciałoby się co tydzień prowadzić taki właśnie program. Powiemy też o rynku pracy, bo okazuje się, tutaj pan Józef Barcik przed programem mówił, że są miejsca pracy nie tylko w policji, ale i w straży pożarnej, w więziennictwie, więc o tym więcej porozmawiamy. Zostańcie z nami na 103.6 FM. Akademickie rytmy. I witamy ponownie w akademickich rytmach, dzisiaj o bezpieczeństwie wewnętrznym, studiach i absolwentach tego kierunku. Przypomnę, są z nami w studiu wykładowcy pan Józef Barcik, pan Dariusz Bednarz i absolwenci pani Dorota Sosulska, pani Lilia Bakalarczyk, pani Janina Rutkowska i pan Radosław Nowak. Teraz więcej o rynku pracy, jeżeli chodzi właśnie o te zawody związane z bezpieczeństwem wewnętrznym. Pytanie do pana Józefa Barcika. Czekają oferty pracy po ukończeniu studiów w Nysie? Jak wygląda sytuacja? Proszę Państwa, czekają na pewno oferty, ponieważ policja i inne służby mundurowe borykają się, jak nie na stałe, to co jakiś czas z problemami kadrowymi. Wprawdzie w ostatnim okresie zarobki czy uposażenie tych funkcjonariuszy powoli rośnie i miejmy nadzieję, że to będzie już taka tendencja bardziej stała, aby ich ciężka służba była wynagradzana w sposób właściwy. No ale niemniej też nie powinno się czekać, aż ten, powiedzmy, w cudzysłowie cud nastąpi, a policjanci potrzebni są tutaj i teraz, prawda? No my nie możemy sobie pozwolić na jakąś taką przerwę, że przez rok będzie nam brakowało 30-40 policjantów i będzie całkiem dobrze. Podobnie jest w Straży Granicznej, podobnie jest w Zakładzie Karnym, a nawet w Straży Miejskiej, która też co jakiś czas przyjmuje funkcjonariuszy nowych do tam służby.
urzędy, które też potrzebują speców od bezpieczeństwa, no czego przykładem jest tutaj pani Dorota. Również takich specjalistów potrzebują do spraw bezpieczeństwa. Instytucje, mamy pana Kołodzieja w Urzędzie Miasta, prawda? Również też naszego absolwenta. Mhm. Instytucje również potrzebują specjalistów od bezpieczeństwa. Coraz więcej mówi się o tym bezpieczeństwie i osób, i mienia, i bezpieczeństwie tożsamości, prawda? O cyber przestępczości, a więc coraz więcej tych takich specjalistów jest potrzebne. Staramy się jako uczelnia wychodzić naprzeciw. Z cyberprzestępczości już mamy, już prowadzimy również zajęcia. Nowe specjalizacje też powoli. Zakłady karne w tym roku, w ubiegłym roku rozpoczęliśmy taką specjalizację penitencjarystyka i readaptacja społeczna. A w roku bieżącym na drugim stopniu, czyli na tym magisterskim, rozpoczyna się specjalizacja zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, prawda? Czyli też coś, co powinno się tutaj przydać na naszym rynku pracy, jeszcze nie tylko na naszym, bo mamy studentów z całej Polski, bo to trzeba powiedzieć, że to nie tylko z Nysy i okolicy, ale również z całej Polski. No i też, panie Dariuszu, w tym roku będą pierwsi studenci, którzy ukończą te studia drugiego stopnia, czyli z tytułem magistra. Tak, tak, to jest dosyć spory sukces naszego wydziału, że od 2 lat funkcjonuje u nas drugi stopień, czyli studia magisterskie. Właśnie też mamy tutaj przykład pani Lili Bakalarczyk. A jak jestem już przy niej, to jeszcze dodam, że pani Lila jest często wykorzystywana, brzydko mówiąc kolokwialnie, przez policję do tłumaczeń ukraińsko-polskich. Bo sami państwo słyszycie, jak pięknie mówi po polsku i pięknie się wysławia. Natomiast z uwagi, że w Nysie dosyć spora społeczność ukraińska jest i też stają się czy też ofiarami przestępstwa, czy czasem się zdarzy, że też jest sprawca ukraiński, no niekoniecznie związany z naszym miastem, ale przyjezdny i obligatoryjnie jest potrzeba tłumacza. Tutaj mamy bardzo dyspozycyjną, skoro żona policjanta dyspozycyjna i tu jest wykorzystana. I ja jeszcze też się odniosę do tego rynku, bo dużo można mówić o rynku pracy, co czeka, a ludzie i tak z niedowierzaniem mogą na to patrzeć. Ja zawsze podaję przykłady naszych studentów, którzy tą pracę znajdują. Faktem jest, że w dobie portali społecznościowych akurat i ja, i pan Barcik jesteśmy przykładami, którzy mimo, że starzy już ludzie, ale idą trochę z tym postępem do przodu i też w tym dosyć się tam w tych portalach poruszamy, ale głównym naszym celem jest też śledzić, co się dzieje z naszymi studentami po. I tutaj naprawdę, bo to są przykłady ludzi, których nam się udało zaprosić dzisiaj z uwagi to, że blisko mieszkają, że udało się zwolnić u przełożonego. Natomiast mnóstwo naszych studentów pracuje we Wrocławiu. Ja tu mówiłem wcześniej, w Pyrzowicach na lotnisku jest nasz absolwent. Jest w technice operacyjnej w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu student, któremu sam osobiście dawałem rękojmie, bo takich przy przyjęciu do policji takich rzeczy się wymaga. A to jest dosyć taka eksponowana praca. No podejrzewam, też by nie mógł brać udziału w tej audycji, bo to jest, są stanowiska utajnione. Ale takich przykładów możemy mnożyć. Gdzie trafiają do armii, gdzie trafiają do ubezpieczeń społecznych, czyli i cywilnych. Cały przekrój. Zaczęliśmy od pucharu wygranej, pucharu komendanta wojewódzkiego policji. Poziomem, jaki reprezentują nasi studenci, jest fakt to, co, że w turnieju my wygrywamy, a tutaj też w przerwie pani Sosulska mówiła, jak była na magisterce, jeszcze nie było u nas magisterki w Nysie, była we Wrocławiu i była zszokowana porównaniem poziomu tych uczelni, czyli nyskiej i wrocławskiej, nie wymienię jakiej, żeby nie było tutaj jakiegoś atakowania, ale także dostępności do wykładowców. No właśnie, pan Józef Barcik w głównej tutaj mierze, jeżeli chodzi o tą kadrę, to są zawodowcy, profesjonaliści, osoby, które wiele, wiele lat pracowały na ważnych stanowiskach takich kierowniczych, więc mają tą praktyczną wiedzę do przekazania i to chyba przyciąga też młodych ludzi. Jak to wygląda w pana opinii? No sądzę, że jest to ważne, że można wykorzystać to, co się kiedyś robiło, czegoś się kiedyś nauczył. Teraz przekazać to ludziom młodym, przyszłym ewentualnie adeptom sztuki policyjnej czy innej, bo to jest potrzebne.
prawdę mówiąc, taka świadomość prawna naszego społeczeństwa, począwszy oczywiście od ludzi młodych, jest bardzo niewielka, jest słaba, bo my nie wiemy generalnie, nie znamy się na prawie. To znaczy tak, myślimy, że my znamy na prawie, bo my potrafimy skomentować wszystko, natomiast jeżeli przyjdzie do jakichś konkretnych przepisów, interpretacji, to my nie potrafimy pierwszy raz z czymś takim się spotykamy. Natomiast państwo, nasi studenci tutaj przez te kilka lat, czy trzy lata, czy teraz już pięć lat, mają możliwość, żeby te podstawy prawa poznać i to, myślę, znacznie się przydaje już później w pracy, gdzie to prawo trzeba znać, trzeba wykorzystywać, trzeba umieć się może w ten sposób, w nim poruszać, bo to nie chodzi o to, żeby nauczyć na pamięć, że ten artykuł to tak brzmi, a ten tak brzmi, bo to nie w tym rzecz. Rzecz jest w tym, żeby wiedzieć, gdzie to znaleźć i jak to zinterpretować, jak to po prostu później zrozumieć. Jeżeli jeszcze jedno zdanie mogę powiedzieć, zachęcamy oczywiście wszystkich do studiowania. Mamy stronę facebookową, mamy stronę internetową, ale proszę Państwa, bardzo fajnie jest popatrzeć na biuletyn informacji publicznej naszej uczelni. Tam jest taki link programy studiów i tam dokładnie wszystko od A do Z, każda specjalizacja jest opisana, wszystkie przedmioty są opisane, co, gdzie, kiedy, prawda, ile punktów, ile czego, jak to po prostu można rozgryźć i tam najlepiej się zorientować. Zapraszamy, że są absolwentki i absolwent kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. Ja teraz zapytam o wspomnienia. Takie miłe wspomnienia z Nyskiej Uczelni, to co zapadło wam szczególnie w pamięci, jakieś zajęcia z kimś szczególnym, od kogo się najwięcej może nauczyliście. Pani Lilia Bakalarczyk, przypomnę, pochodzi z Ukrainy, z Kołymy i z miasta partnerskiego Nysy. Obecnie żona policjanta, no i mieszka w Nysie, z czego się ogromnie cieszymy. No i jak pani, no pani ciągle studiuje jeszcze, ale w tym roku będzie finał, praca magisterska, czy już pani pisze tą pracę? Dokładnie. Temat wybrany. Tak, tak, jak najbardziej. Praca magisterska jest w trakcie pisania. Na licencjacie właśnie skończyłam dwie specjalizacje jednocześnie wraz z moją koleżanką. Podjęliśmy się takiego wyzwania, że tak powiem, tak? Więc udało się nam studiować właśnie te dwie specjalizacje. No i chciałam zauważyć, że podejście wykładowców do tego, tak? Starali się i władze uczelni, każdy wykładowca podchodzić do tego z wyrozumiałością. Układania planu tak, żebyśmy mogły uczestniczyć w każdych zajęciach. Także bardzo ciekawe zajęcia, naprawdę można się dużo dowiedzieć i wykorzystać to później w swojej pracy. Niekoniecznie w pracy na przykład mundurowej, jak się kojarzy każdemu, że bezpieczeństwo wewnętrzne to typowo gdzieś prace mundurowe. Tak nie jest, zawsze można znaleźć właśnie pracę w administracji albo wykorzystać w innej branży też tą wiedzę, która się zdobywa właśnie na tym instytucie, obecnie w wydziale. Pani Lilio, ja chciałbym zapytać o język polski, bo państwo słyszycie. Pani Lilia Bakalarczyk pięknie mówi w języku polskim. Były jakieś problemy z tą nauką, bo mówi się, że język polski jest trudny. Pani wcześniej się już uczyła na Ukrainie tego języka. Dziękuję. Tak, uczyłam się wcześniej przez rok czasu przed przyjazdem do Polski. Mhm. Natomiast tak naprawdę języka się uczyłam już tutaj na miejscu, rozmawiając taki żywy język, tak? No i też właśnie wykładowcy podchodzili do tego, że nie było, jak się uważa, tak, że może łagodniej, żeby mniej rozmawiać. Odwrotnie, to było na zasadzie takiej, żebym więcej rozmawiała, więcej uczyłam się. I dlatego właśnie ten język, tak, udało się w miarę szybko ogarnąć. Także tu chciałabym właśnie podziękować wykładowcom przede wszystkim. Pani Janina Rutkowska, przypomnę, policjantka ruchu drogowego w Nysie, komenda powiatowa policji w Nysie, pochodzi z gminy Ziębice obecnie, mieszka w Nysie, z czego się ogromnie cieszymy. Jak potoczyły się losy pani dalej? Skończyła pani, jest pani absolwentką właśnie kierunku bezpieczeństwa wewnętrzne i potem, aby wstąpić do policji, co trzeba zrobić? Aby wstąpić do policji, no to tutaj już sprawność fizyczna, rozmowa z psychologiem, no i oczywiście test wiedzy ogólnej, tak więc tutaj też studia wstępnie przygotowują w formie tej wiedzy, sprawnościówka również pomaga jak najbardziej i tutaj też mogę dodać, że właśnie z Ziębic pochodzę, tak, okolice Ziębic, ale w Ziębicach ukończyłam to liceum ogólnokształcące o nachyleniu policyjno-prawnym. Więc tam też miałam już początki tego na zajęciach sportowych. Też organizowaliśmy sobie międzyszkolne zawody, tak więc tutaj już miałam też początki takie. I przed wstąpieniem do policji również tam nauczyciele mi pomagali, że tak powiem, WF-iści.
żebym mogła się przygotować pod względem sprawności fizycznej. No jak pani wspomina te studia w Nysie? Studia tutaj. W Nysie, no, wesoło, bo naprawdę trafiłam do grupy, czyli poznałam atmosfera. Ciekawych ludzi, tak, poznałam ciekawych ludzi. Pierwsze, co mi przychodzi do głowy teraz, to wspólne gotowanie obiadów, że tak powiem, po zajęciach albo w przerwach między. Zawsze robiliśmy naleśniki, że tak powiem, z nutellą i bananami dla połowy grupy. Miłe wspomnienia jeszcze mam z kołem bezpieczeństwa wewnętrznego. Tutaj pozdrawiam doktora Chmielewskiego, z którym de facto miałam ostatnio przyjemność również na służbie, że tak powiem, mu pomagać. Tak więc tutaj też były organizowane różne turnieje sportowe. Tutaj z Dorotą oczywiście mamy jeszcze wspólne pamiątkowe zdjęcie, gdzieś właśnie sobie przypomniałyśmy, że brałyśmy udział w różnych tych turniejach. Były organizowane różne wycieczki. Czyli reprezentowała Wigilia pani AZS, nasza. PWSZ, tak? Tak. I tutaj AZS reprezentowałam również w akademickich mistrzostwach Polski. Tak jak wcześniej wspomniałam, udało nam się dostać na zawody z koszykówki. Dzięki temu też otrzymywałam stypendium, mogę się pochwalić, przez cały okres studiów. Tak więc tutaj uczelnia jak najbardziej wspiera, pomaga. No tak więc mówię, jeżeli ktoś ma jakieś predyspozycje, stypendia naukowe, sportowe, tak więc wspierają i pomagają własnych studentów. Przypomnę, absolwentka kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, pani Dorota Sosulska, dzisiaj pracuje w Urzędzie Miejskim w Korfantowie, jest też, przypomnę, sołtyską Włodar i członkiem zarządu OSP Włodary. Pani Doroto, jak pani wspomina czas studiów w Nysie? Bardzo miło. Szybko i beztrosko minęły. Ale jeżeli chodzi o same studia, to bardzo fajną rzeczą były zajęcia praktyczne. Mieliśmy sporo zajęć praktycznych, mieliśmy pozorację, które wbrew pozorom jeszcze w czasach studiów wydawały się takie banalne, a na chwilę obecną, ze względu na to, że akurat jestem na stanowisku odpowiedzialnym za zarządzanie kryzysowe, no, przydało się, jest bardzo pomocne, bo tak naprawdę to, co mieliśmy na studiach, niewiele się różni od rzeczywistości, od przygotowywania samych planów obrony cywilnej, planów zarządzania kryzysowego, od samych ćwiczeń, nawet z jednostkami OSP, bo raz w roku organizujemy też ćwiczenia w terenie z jednostkami, żeby przećwiczyć sprawność, koordynację działań, współdziałań, tak, żeby jednostki ze sobą mogły współpracować. I takie typowo też spotkania z policją, tak? No bo to wiadomo, jeżeli są jakieś różne sytuacje, jest akcja, reakcja, nie jest tylko policja, nie jest tylko OSP, tylko często jest tak, że kilka służb się spotyka i trzeba współpracować, a studia właśnie w Nysie pozwoliły na to, że mogłam uczestniczyć właśnie w takich pozoracjach, nawet w zbiórkach potencjalnych dawców szpiku kostnego, także szerokie spektrum możliwości studia w Nysie dały. I pan Radosław Nowak również z nami, także policjant ruchu drogowego, komenda powiatowa policji w Nysie, na co dzień też mąż policjantki i absolwentki kierunku, to tak dodamy, studia w Nysie. To był początek drogi do tej kariery w policji. Zgadza się, tak jak już wcześniej wspomniałem, od tego się zaczęło wszystko. Jeśli chodzi o miłe wspomnienia, jeśli mogę sobie pozwolić, dwóch szczególnie tutaj wykładowców, nie chciałbym tutaj też ująć innym, obecny tutaj w studiu pan Darek Bednarz i pan Marek Makówka, dwóch, wydaje mi się, najbardziej takich praktycznych ludzi, którzy kupę lat spędzili w swojej pracy, w swojej branży, którzy jak najbardziej po ludzku przekazali tą wiedzę, którą posiadają i zarazili po prostu swoją wiedzą mnie, no i z moich kolegów ze studiów, którzy też znam prywatnie teraz osoby, którzy pracują w podobnych Ja to tylko dodam, że obecny pan Barcik z pewnością byłby też w tym gronie, ale wtedy jak pan Radek kończy studia, to jeszcze pana Barcika u nas nie było, bo był komendantem powiatowym. Ale z pewnością będę też wymieniony. Dziękuję bardzo, panie Radek. Jak państwo słyszeli, zawodowcy dzisiaj, profesjonaliści, absolwenci kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne,
znakomicie potrafią opowiadać o tym, czym na co dzień się zajmują, znakomicie opowiadają o przeszłości, studiach w Nysie. No porozmawiajmy o Nysie. Piękne miejsce położone nad jeziorem, blisko góry, można studiować w innych miastach, ale może tutaj jest, tak nawiązując do tego bezpieczeństwa, bezpieczniej, spokojniej. Może to dobre rodzinnie. Miejsce, rodzinniej, może to takie miejsce, jak tutaj podawaliśmy przykłady studentek, studentów, którzy pozostali w Nysie, nie wyjechali do większych miast, wiadomo, coś za coś, ale cisza, spokój, rodzinna atmosfera. Pan Józef Barcik, jakie są Państwa opinie? Trzeba spokojnie można powiedzieć, że w Nysie jest bezpiecznie. Ja to mówiłem zawsze jeszcze jako pracujący funkcjonariusz policji. Też tak uważałem. Oczywiście każdy może powiedzieć, jeżeli kogoś dotknęło jakieś nieszczęście, że w związku z tym jest fatalnie w Nysie. No ale to przecież trzeba jakoś pododawać, wypośrodkować i generalnie uważam, że Nysa jest miastem spokojnym i oby tak było dalej, prawda? To też zależy, myślę, od naszych absolwentów, prawda, z których część pracuje i będzie pracowała w organach tych. Ale też właśnie tu policjantów chciałbym zapytać z tego pionu ruchu drogowego, jaka jest specyfika pracy w na przykład powiecie nyskim, a w dużym mieście, może pani Janina Rutkowska, potem pan Radosław Nowak. A więc tak w porównaniu, tak jak ja mam tutaj, że pochodzę z rejonu dolnośląskiego, w porównaniu do nas, do drogi krajowej, no mamy naprawdę mniej tych zdarzeń drogowych, gdzie no też mamy tutaj ciąg drogi krajowej od Paczkowa pod Niemodlin, tak więc tutaj no też mamy trasę sporą, tak więc codziennie tam naczelnik tak dysponuje patrole, żeby zawsze ktoś był i pilnował tego, nadzorował po prostu płynność ruchu na drodze. Tak więc no jesteśmy no praktycznie wszędzie tam, gdzie możemy i tam, gdzie jest zagrożenie. Tak więc KMZ-y różne, bo ludzie też mają taką możliwość, Krajowa Mapa Zagrożeń, klikają te zagrożenia, tak więc udajemy się w te miejsca, gdzie obywatele sami zgłaszają, że są miejsca zagrożone, tak więc pomagamy jak możemy. I pan Radosław Nowak, podziela pan opinię, trochę inna specyfika. Zgadza się, pracujemy z Jasią razem, także podzielam, popieram, tutaj wszystko zgadzam się. Ja natomiast tylko mogę dodać od siebie to, że mam dużo znajomych policjantów z Opola i wiem o tym z rozmowy z nimi, że po prostu Nysa jest spokojniejszym miastem, bezpiecznym, także pracuje się naprawdę fajnie. Pan Józef Barcik jeszcze na koniec? Jeszcze chciałbym pochwalić tutaj policjantów ruchu drogowego, bo to dzięki ich aktywności na drogach jest bezpiecznie, bo można jechać tym sobie radiowozem, prawda, i udawać, że jest wszystko fajnie, prawda, ale można też działać i zatrzymywać, czy osoby prowadzące w stanie nietrzeźwości, czy pod wpływem alkoholu, czy popełniające inne wykroczenie. I tak od wielu, wielu lat ruch drogowy w Nysie pracuje. Mimo to, że jesteśmy mniejszym rejonem niż Opole, zawsze te efekty i wyniki są najlepsze. Piraci, prawda, drogowi wszędzie się zdarzają, ale wydaje się, że rzeczywiście, tak jak mówi pan Józef Barcik, że spokojnie jeździmy tą 50 w terenie zabudowanym. Jeszcze no i ja oczywiście chciałabym pozdrowić wszystkich policjantów, którzy pełnią teraz służby i na pewno nas słuchają, którzy patrolują oczywiście naszą czarnym pojazdem i nagrywają innych, tak więc pozdrawiamy serdecznie. Panie Dariuszu, i do zobaczenia. Panie Dariuszu, panie Józefie, też możemy komendantowi policji podpowiedzieć. No, moim zdaniem jestem też tutaj w tej branży medialnej. Pani Janina Rutkowska no świetnie nadaje się na rzecznika prasowego policji. Państwo będziecie mogli zobaczyć cały ten skład reprezentacji bezpieczeństwa wewnętrznego na Facebooku Radia Nysa, na Facebooku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Będzie też audycja do odsłuchania. Polecamy. Kamil Stasiewicz zrealizował program. Musimy już niestety kończyć za chwilę. Wiadomości w Radiu Nysa. Artur Pieczarka. Do usłyszenia za tydzień. My się nie żegnamy. Akademickie rytmy. Radio Nysa. Radio Nysa. 103,6 FM. I wszystko wiesz.